Rozdział trzeci. Zagadka. Z książki Tajemnica Baskervillów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Andrzej Zalewski. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskervillów. Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział trzeci. Zagadka. Przyznaję, że gdym słuchał tego opowiadania, przebiegały po mnie dreszcze i doktor był żywo poruszony. Widziałeś pan te ślady? Spytał Holmes. Tak, na własne oczy. Tak wyraźnie, jak teraz widzę pana. I nic pan nie mówiłeś? Po co? Dlaczego nikt inny nie dostrzegł tych śladów? Pozostały o jakieś 2 łokcie od trupa. Nie zwrócono na nie uwagi i ja bym ich nie zauważył, gdybym nie znał tej legendy. Dużo jest psów w okolicy. Tak, ale to nie był zwykły pies. Powiedziałem już panom, że był ogromny. Czy nie zbliżył się do trupa? Nie. Czy noc była jasna? Nie. Pochmurna i wilgotna. Ale deszcz nie padał. Nie. A jak wygląda aleja? Jest wysadzana 2 rzędami wiązów i opasana żywopłotem w wysokości 12 stóp. Sama aleja ma 8 stóp szerokości. Czy jest co pomiędzy żywopłotem a aleją? Tak, po obu stronach biegnie trawnik, szerokości 6 stóp. O ile zrozumiałem, jest wejście przez furtkę. Tak, furtka prowadzi na łąkę. Czy są inne wejścia? Nie ma. Tak, iż aby wkroczyć w aleję wiązów, trzeba wyjść z domu lub iść przez łąkę. Jest trzecie wejście przez altanę, na drugim końcu alei. Czy Sir Karol doszedł do tej altany? Nie. Znaleziono go o 50 łokci od niej. A teraz zechce mi pan powiedzieć, panie doktorze Mortimer, będzie to szczegół ważny, czy ślady, któreś pan spostrzegł, pozostały na żwirze czy na trawie? Nie mogłem dojrzeć śladów na trawie. Czy ślady były po tej samej stronie co furtka? Tak, po tej samej. Bardzo mnie pan zaciekawia. Jeszcze jedno pytanie. Czy furtka była zamknięta? Zamknięta na klucz i zaryglowana. Jak jest wysoka? Ma około 4 stóp. A więc można ją łatwo przesadzić. Tak. A jakie ślady znalazłeś pan przy furtce? Żadnych, które by mogły zwrócić uwagę. Czyżeś pan nie oglądał ziemi dookoła? I owszem, oglądałem. I nie dostrzegłeś pan żadnych śladów? Były bardzo niewyraźne. Widocznie Sir Karol stał tutaj przez 5 do 10 minut. Skąd pan to wie? Gdyż popiół z cygara spadł 2 razy na ziemię. Wybornie. Znaleźliśmy kolegę wedle naszego serca. Prawda, Watson? Ale jakież to były ślady? Ślady stóp na żwirze. Innych znaków dostrzec nie mogłem. Sherlock Holmes uderzył ręką w kolano. Czemu mnie tam nie było? Zawołał. Jest to wypadek bardzo ciekawy, dający obfite pole do naukowej ekspertyzy. Czemuż nie mogłem odczytać tej żwirowej karty, zanim ją zatarły inne stopy? Doktorze Mortimer, że też mnie pan nie uwiadomił wcześniej. Jeśli nam się nie uda wyświetlić sprawy, cała odpowiedzialność spadnie na pana. Nie mogłem pana wzywać, panie Holmes, bo w takim razie musiałbym ujawnić te fakty przed całym światem. A mówiłem już, żem sobie tego nie życzył. Zresztą... Czemu pan nie kończysz? Bywają dziedziny niedostępne nawet dla najbystrzejszych i najdoświadczeńszych detektywów. Chcesz pan powiedzieć, że wchodzi w to zakres rzeczy nadprzyrodzonych? Tego nie twierdzę stanowczo, ale pan tak myślisz w głębi ducha. Od owej tragedii doszły do mojej świadomości fakty sprzeczne z ogólnymi prawami natury. Na przykład dowiaduję się, że przed tą katastrofą kilku ludzi widziało na łące niezwykłe stworzenie, podobne do złego ducha Baskervillów. Wszyscy mówią, że był to pies ogromny, przezroczysty. Wypytywałem tych ludzi. Jeden z nich jest włościaninem, drugi kowalem, trzeci farmerem. Ich zeznania są jednakowe. W całej okolicy zapanował strach przesądny. Nikt po nocy nie przejdzie przez łąkę.
I pan, człowiek nauki, wierzy w takie baśnie? Zawołał Holmes. Dotychczas moje badania ogarniały świat zmysłów. Usiłowałem walczyć z chorobą, ale ze złymi duchami walczyć nie umiem. Zresztą, musi pan przyznać, że ślady stóp są dowodem materialnym. Pies Hugona nie był także zjawiskiem nadprzyrodzonym, skoro mógł zagryźć na śmierć, a jednak miał w sobie coś szatańskiego. Widzę, że pan przeszedłeś do obozu spirytystów, ale zechciej mi powiedzieć jeszcze jedno, doktorze Mortimer. Jeżeli pan skłaniasz się ku takim zapatrywaniom, dlaczego przyszedłeś zasięgnąć mojej rady? Powiadasz pan jednym tchem, że nie warto przeprowadzać śledztwa w sprawie zabójstwa sir Karola, a jednocześnie prosisz mnie, żebym się tą sprawą zajął. Nie prosiłem o to, więc w jaki sposób mogę panu dopomóc? Radząc mi, co mam zrobić z sir Henrykiem Baskerville, który przybywa na dworzec Waterloo. Doktor Mortimer spojrzał na zegarek. Za godzinę i kwadrans, dokończył. Czy pan jest spadkobiercą? Tak. Po śmierci sir Karola zasięgaliśmy wiadomości o tym dżentelmenie i dowiedzieliśmy się, że ma farmę w Kanadzie. Wedle naszych informacji jest to młodzieniec bez zarzutu. Nie mówię teraz jako lekarz, lecz jako wykonawca testamentu sir Karola. Czy nie ma innych kandydatów do spadku? Żadnego. Mógłby nim być tylko Roger Baskerville, najmłodszy z trzech braci, z których sir Karol był najstarszym. Drugi brat, zmarły przedwcześnie, był właśnie ojcem owego Henryka. Trzeci, Roger, był synem marnotrawnym, żywą podobizną duchową starego Hugona. Tyle nabroił w Anglii, że nie mógł już tu przebywać. Uciekł do Ameryki Środkowej i umarł w roku 1876 na żółtą febrę. Henryk jest ostatnim z Baskervillów. Za godzinę i pięć minut mam go spotkać na dworcu Waterloo. Miałem depeszę z uwiadomieniem, iż przybył dziś do Southampton. A teraz, panie Holmes, powiedz, jak mi radzisz postąpić? Dlaczego sir Henryk nie miałby wrócić do domu swych ojców? Wydaje się tą rzeczą naturalną, a jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdego z Baskervillów, który tam przebywa, czeka śmierć nagła i gwałtowna, jestem pewien, że gdyby sir Karol mógł był ze mną mówić przed katastrofą, byłby mi zakazał wprowadzać ostatniego z rodu do owej przeklętej rezydencji. Z drugiej strony dobrobyt całej okolicy zależy od przebywania dziedzica w Baskerville Hall. Całe dzieło zapoczątkowane przez sir Karola pójdzie w niwecz, jeśli nikt nie zamieszka na zamku. Boję się, aby dobro tej okolicy nie skłoniło mnie do nielojalnego postąpienia z sir Henrykiem i dlatego proszę pana o radę. Holmes zastanawiał się długą chwilę. Zatem odezwał się. Według pańskiego przekonania jakaś nieczysta siła grozi w tych stronach Baskervillom. Wszak pan w to wierzy święcie. Gotów jestem przypuszczać, że tak jest. W takim razie ta siła nieczysta może pastwić się nad Baskervillem równie dobrze w Londynie, jak i w Devonshire. Szatan, którego działanie byłoby umiejscowione, nie byłby groźnym. Starasz się panu ośmieszyć moją obawę, panie Holmes, lecz gdybyś sam widział te rzeczy nadprzyrodzone, odechciałoby ci się żartów. Z pańskich słów miarkuję, że ów młodzieniec jest równie bezpieczny w Londynie, jak i w Devonshire. Przybywa za 50 minut. Cóż mi pan radzisz? Radzę wziąć dorożkę, zawołać psa, który skowyczy za drzwiami i jechać na dworzec Waterloo na spotkanie sir Henryka Baskerville. A potem? A potem nic mu pan nie powiesz, dopóki nie namyślę się w tym względzie. Jak długo potrzebujesz pan namyślać się? 24 godziny. Poproszę cię, doktorze Mortimer, abyś mnie odwiedził jutro rano o 10:00, a zechciej przywieźć ze sobą sir Henryka Baskerville. To mi ułatwi wykonanie mojego planu. Zrobię, jak pan chcesz. Doktor napisał godzinę na markiecie i wyszedł. Pan Holmes zatrzymał go na schodach. Jeszcze jedno pytanie, rzekł. Powiadasz pan, że przed śmiercią sir Karola kilku ludzi widziało to zjawisko na łące. Tak, trzech ludzi. Czy który z nich widział je potem? Nie wiem. Dziękuję panu. Do widzenia. Holmes powrócił na swoje miejsce. Był widocznie zadowolony. Wychodzisz, Watson? Rzekł. Czy potrzebujesz mojej pomocy?
Nie, mój drogi, poproszę cię o nią dopiero w chwili działania. Sprawa wyjątkowa. Przechodząc obok Bradley'a, zechciej wstąpić do sklepu i każ mi przynieść paczkę najmocniejszego tytoniu. Jeżeli możesz, byłbym ci bardzo obowiązany, gdybyś tu nie wracał przed wieczorem, a wtedy zestawimy nasze wrażenia i poglądy. Wiedziałem, że samotność jest niezbędną mojemu przyjacielowi w chwilach, gdy zastanawiał się nad poszlakami spraw kryminalnych, gdy wyciągał wnioski i tworzył teorie, które okazywały się zawsze słusznymi. To też cały dzień spędziłem w klubie i dopiero około 9:00 powróciłem do mieszkania przy Baker Street. Gdy drzwi otworzyłem, zdało mi się, że w mieszkaniu był pożar. Światło lampy ukazywało się jakby za czarną mgłą. Po chwili zmiarkowałem, że dym pochodzi nie od ognia, lecz od mocnego tytoniu. Wśród kłębów ujrzałem Holmesa w szlafroku. Siedział w fotelu z fajeczką w ustach. Na stole leżało kilka zwitków papieru. Odkaszlnąłem. Zaziębiłeś się? Spytał. Nie, ale można się tu udusić. Otwórz okno. Widzę, że spędziłeś cały dzień w klubie. Po czym to markujesz, Holmes? Jesteś rześki, pachnący, w dobrym humorze? Nigdy nie domyślisz się, gdzie ja byłem. Nie będę nad tym suszył głowy. Powiesz mi sam. A więc byłem w Devonshire. Myślą? Tak. Moje ciało pozostało tutaj, na tym fotelu i skonsumowało dwa olbrzymie imbryki kawy i niezliczoną moc tytoniu. Po twoim wyjściu posłałem do Stamforda po mapę tej okolicy i błądziłem po niej przez dzień cały. Pochlebiam sobie, że każda pięć ziemi jest mi teraz dobrze znana. To zapewne mapa o wielkiej skali. Tak, rozwinął ją i położył na kolanie. Widzisz? Mówił. Oto łąka, a oto Baskerville Hall, naokoło las. Istotnie, a oto aleja wiązów na lewo od łąki. Tu jest wioska Grimpen, której dr Mortimer obrał swoją główną kwaterę. W obrębie mil pięciu mało jest ludzkich siedzib. Oto Laughter Hall. Tu domek przyrodnika Stapleton. Tutaj dwie farmy, Hightower i Fulmire. O 14 mil dalej więzienie państwowe Princeton. Dookoła i po środku łąki i trzęsawiska. Tak jest teren, na którym rozegrała się owa tragedia. Postaramy się odtworzyć wszystkie jej sceny i akty. Miejscowość bezludna. Tak, diabeł mógł się na niej rozgościć. A zatem i pan skłaniasz się do nadprzyrodzonych wyjaśnień? Sługami diabła mogą być ludzie z krwi i kości. Należy przede wszystkim rozstrzygnąć dwa zagadnienia. Po pierwsze, czy zaszła zbrodnia? Po wtóre, w jaki sposób ją spełniono? Jeżeli dr Mortimer nie jest w błędzie, jeśli okaże się, że mamy do czynienia z nadprzyrodzonymi siłami, w takim razie dochodzenia sądowe są bezużyteczne. Ale musimy wyczerpać wszelkie inne hipotezy, zanim dojdziemy do tego wniosku. Może byś zamknął okno. Znajduję, że skoncentrowana atmosfera pomaga do skupienia myśli. Czy zastanawiałeś się w ciągu dnia nad tą sprawą? Myślałem o niej dużo. Jest istotnie dziwna. Są w niej punkty charakterystyczne i tak na przykład zmiana śladów. Doktor Mortimer wyjaśnił to w ten sposób, że Sir Karol szedł potem na palcach. Doktor powtórzył tylko to, co jakiś dudek powiedział na śledztwie. Po cóż by Sir Baskerville miał chodzić na palcach? Nie, on po prostu biegł, uciekał, aż wreszcie padł twarzą na ziemię. Przed czymże uciekał? To właśnie należy wyświetlić. Są poszlaki, że już był wylękniony, zanim począł uciekać. Skąd wiesz? Przypuszczam, że nastraszyło go coś, co ujrzał na łące. Ten widok pozbawił go przytomności, bo inaczej nie byłby uciekał w stronę przeciwną, zamiast biec ku pałacowi. Jeżeli świadectwo cygana jest wiarygodne, biegnąc, wołał o pomoc, a pędził tam, skąd pomoc w żaden sposób nadejść nie mogła. Dalej. Na kogo czekał owej nocy i dlaczego czekał w alei wiązów zamiast w domu? Więc sądzisz, że czekał na kogoś? Był niemłody, chory. Zapewne mógł wyjść na spacer, ale nie w taką noc, ciemną, wilgotną. Czemu stał przez 5 do 10 minut przy furtce, jak to wywnioskował dr Mortimer z popiołu cygara? Wszak Sir Karol wychodził co wieczór.
Wątpię, czy co wieczór po 10 minut stawał przy furtce. Wiemy nawet, że zwykł był unikać łąki. Przeciwnie. Nowego wieczora czekał przy niej. Było to w wilię jego odjazdu do Londynu. Rzecz zaczyna się rozjaśniać. Mój drogi, podaj mi skrzypce. Mówmy o czym innym. Dajmy pokój tej sprawie aż do przybycia doktora Mortimer i Sir Henryka Baskerville. Koniec rozdziału trzeciego. Zagadka. Czytał Andrzej Zalewski.